odkryłam, że mam zmierzę spodnie w dwóch kolorach i mam skarpetki w dwóch różnych kolorach. Sorry za ten bajzel. No i jeszcze koszulę. Także no, super. Próbuję coś znaleźć. Cześć wszystkim, dzisiaj przychodzę do Was z holem zakupowym, ponieważ byłam wczoraj z moją mamą w galerii. Miałyśmy kupić jeansy, ponieważ chodzę w jeansach praktycznie codziennie, a została mi jedna para, bo ostatnio wyrosłam z kilku par, nie wiem jak to się stało. No i oczywiście skończyło się na tym, że kupiłyśmy parę ubrań, dlatego właśnie dzisiaj Wam je pokażę. Może trochę pokażę, co jest w niektórych sklepach, jeżeli bylibyście zainteresowani. I też pokażę Wam ceny, żebyście się mogli zorientować trochę w tym wszystkim. Także co, zapraszam Was do oglądania, mam nadzieję, że jakoś się zainspirujecie. Okej, zaczniemy sobie od sklepu, pewnie dobrze przez część Was znanego, jest to Bershka. I kupiłam w Bershce takie buty, też teraz chodzę w Converse'ach, moja mama bierze je do prania, także będę chodziła właśnie w tych trampeczkach, są białe, ale mają jeszcze z tyłu róż i szary kolor, ale rzeczą, która mi się spodobała, to jest tutaj taki znaczek na języczku, nie wiem jak tam mówicie, i jest tutaj napisane in the mood for a good time. Także takie buty i kosztowały one, od razu Wam powiem, 89,90. Lecimy dalej. Także kolejną rzeczą, którą także mam z Bershki, bo już będę szła po kolei sklepami, jest sukienka, taka zwykła letnia sukienka, także w cenie 89,90. Jest ona na ramionczkach, bardzo proszę, taka dosyć długa, z takim tutaj, z takim zszyciem, i właśnie tak się prezentuje. Po prostu letnia sukienka, gdzieś idziecie czy coś, nawet do takich trampek, jak Wam przed chwilą pokazałam, można spokojnie założyć. Kolejną rzeczą jest tym razem bluzka i bluzka ta kosztowała mnie 59,90. Jest taki morski, taki turkusowy trochę, nie wiem jak to nazwać, taki top, i po bokach ma takie kółeczka, które przylegają do ciała. No, także tak on się prezentuje. Na pewno wszystko widzicie prawdopodobnie na przebitkach. Dalej będzie to kolejny top, który już był trochę tańszy, kosztował 29,90, i jest to top na ramionczkach, bardzo krótki, z napisem Sweeter than Honey. Tak on się prezentuje, zwykły czarny top. Ostatnią rzeczą z Bershki są takie spodnie, zaraz Wam je pokażę. Właśnie jeansy kosztowały 119 zł, równiutko. I są to w takim kolorze, nie wiem jak to nazwać, ekwi. Takie spodnie, o bardzo proszę, długie jeansy. Są z tyłu na bułce, także dosyć wygodne, no. Tyle. Chciałam tylko uwzględnić, że oczywiście nie obeszło się bez jakichś podstawowych rzeczy, których na przykład mi zabrakło, jak czarne rajstopy i tak dalej, ale tego już Wam nie pokazuję, żeby nie zanudzać. Pokazuję Wam bardziej ubranie, żebyście mogli się jakoś zainspirować. Także przechodzimy do kolejnego sklepu, jest nim H&M, 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 jak tam mówicie. Mam z niego taki top, zwykły szary. Kosztował mnie on 29,99. Zwykły szary top, którego po prostu ubiorę do stylizacji, którą zresztą zaraz Wam pokażę. Kolejną rzeczą, którą bardzo fajnie będzie można wystylizować, jest taka bluza, kurtka jeansowa. Wygląda na taką dosyć długą kurtkę, ale jak się ją na przykład właśnie nałoży na taki top, zresztą mówię, zaraz Wam pokażę całą stylizację, to naprawdę fajnie się komponuje. Taka jakby jeansowa z materiałowym szarym kapturem i ma tutaj kieszonkę, guziki i tak dalej, tak dalej. Kosztowała mnie ona 130 zł. I rzeczą, której szukałam bardzo długo, chodziłam po
wielu sklepach i zawsze ogólnie zazwyczaj nosiłam takie rurki, takie bardzo przylegające jeansy, takie skinny one się nazywają. Ale szczerze, wczoraj byłam w tym sklepie i też mi się nie spodobały, a chciałam też porównać, przymierzyć właściwie na sobie, zobaczyć jeansy właśnie w innym stylu, w innym typie. I też mi się podobały one na innych osobach, także w końcu w H&M-ie też pomierzyłam parę par spodni, nie mogłam w ogóle znaleźć na siebie rozmiaru, bo albo nie było, albo były jakieś takie, które mi nie odpowiadały, więc w końcu, na sam koniec, właściwie tych już nie mierzyłam, udało mi się je wziąć, po prostu stwierdziliśmy z mamą już, okej, byłyśmy tyle godzin w tej galerii, po prostu kupmy te jeansy, bo akurat był ten rozmiar, ten typ, więc kupiłyśmy i przymierzyłam w domu i akurat były perfekcyjne, także są to mam jeansy i kosztowały one 80 zł. Wyglądają właśnie tak, zwykłe jeansy, no właściwie kieszenie z tyłu i tak dalej, to chyba nie muszę wam tego mówić, wydaje mi się, że to jest dosyć podstawowa rzecz, ale podoba mi się ich krój, także teraz pokażę wam na pewno stylówki. Okej, także pierwszą stylówką, którą mogę wam tutaj zaprezentować, jest ten top szary z H&M-u, właściwie po prostu wszystko z H&M-u, jeansy i ta bluza. Uważam, że bardzo dobrze to się komponuje, no i bardzo mi się podoba. A kolejną rzeczą są dwie rzeczy z Bershki. Są to te jasne jeansy oraz do nich na przykład taki top Sweeter Than Honey, to co już wam mówiłam. Także też mi się to połączenie bardzo podoba, taki ciemny z jasnym. No i to właściwie tyle. Na pewno mam jeszcze parę rzeczy, które mogłabym wkomponować. Tutaj na przykład jakaś koszula, czy jeszcze inne jakieś t-shirty, które mam. Ale chciałam tak złączyć właśnie rzeczy, które kupiłam. Także mam nadzieję, że ten film wam się podobał, jakoś was zainspirował. Pamiętajcie, że nie miał on na celu, nie wiem, chwalenia się czy czegokolwiek, tylko chciałam, żebyście mogli się zainspirować właśnie tym, co kupiłam, albo podokładać sobie jakieś rzeczy do waszych stylizacji. I to by było dzisiaj na tyle. Dziękuję wam bardzo za oglądanie i życzę wam miłego dnia, wieczoru, czy kiedy tam oglądacie. Buziaki!